Ustami przedstawicieli spółdzielni informowaliśmy już o zagrożeniu ze strony oszustów usiłujących zarobić na lęku przed pandemią. Chodzi o to, że sprzedawany przez nich towar, o ile w ogóle istnieje, oznacza dla potencjalnych kupców pewną stratę. Jest grupa osób, która chce wykorzystać koronawirusa. Wcale nie do naszej, żeby nam pomóc, tylko wręcz przeciwnie. I ostatnio znowu odbieramy telefony od mieszkańców. To dobry sygnał, bo mieszkańcy pytają, czy my wiemy o tym, że będą chodzili jacyś pracownicy, bo podają się za właśnie pracowników ośrodka pomocy, że mają zgodę spółdzielni na roznoszenie różnego rodzaju płynów do dezynfekcji, żeli, maseczek, tak? Jeżeli jest taka sytuacja, bardzo proszę, są telefony czy na stronach, czy w gablotach, sprawdzać takie informacje, nie otwierać nikomu, nie ufać, tak, wszystkim, którzy do nas dzwonią i coś nam oferują. Mieszkańcy, którzy skusili się na często marnej jakości, a zawsze o wiele za drogi towar, bardzo szybko żałowali zakupu. Może nie były to jakieś duże kwoty, ale jakby ten stres później, tak, przed kolejną osobą, która faktycznie będzie chciała pomóc, czy osoba, która będzie potrzebowała pomocy po takim oszustwie, może już nie chcieć poprosić kogoś o pomoc. Dlatego lepiej dmuchać na zimne i utrudniać życie amatorom łatwego zarobku. Metody od lat są takie same, należy tylko konsekwentnie je stosować. Nie otwierajmy drzwi, nie otwierajmy domofonów, bo też są takie sygnały, że ktoś po prostu dzwoni, otwiera z ulotkami. No ale na ulotki są odpowiednie miejsca, tak? Jeżeli ktoś roznosi inne ulotki, to Poczta Polska, no to wiadomo, że jak listonosz, no to w naszych skrzynkach się znajdzie, ale jeżeli ktoś dzwoni po to, żeby otworzyć domofon, wejście na klatkę schodową z ulotkami, no nie otwierajmy tych drzwi, są te domofony po to, żeby tam właśnie nikt niepożądany na naszą klatkę nie wchodził. Jeżeli kogoś nie znamy, jakiś cień, coś budzi naszą wątpliwość, to nie otwierajmy drzwi, powiedzmy, że nie mamy czasu, zadzwońmy, ustalmy, żeby potem nie było za późno. W razie wątpliwości dotyczących intencji czy słów intruza, najlepiej od razu sprawdzić jego wiarygodność u źródła, w zależności od tego, na jaką powołuje się firmę lub instytucję. Ponadto warto mieć świadomość, że pomocne w walce z pandemią akcesoria można również zdobyć inną drogą i często całkiem za darmo. Jeżeli mamy potrzebę uzyskać taką informację odnośnie darmowej maseczki, czy no nie słyszałam, żeby gdzieś gminy roznosiły płyny do dezynfekcji po mieszkaniach za darmo, to prośba jest, żeby się jednak skontaktować czy z Urzędem Miasta, czy właśnie z Sanepidem, czy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, czy też nawet z policją, czy ze Strażą Miejską, tak, żeby to sprawdzić, bo naprawdę no, kręcą się oszuści. Kręcą się i tylko czekają, aby kogoś wkręcić.